akceleracyjny w skalę up. To jest taki pierwszy program uruchamiany Start in Poland jako pilotażowy konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Służy on opracowaniu i przeprowadzeniu programów akceleracyjnych, w którym startupy, czyli takie nowe spółki technologiczne, będą mogły rozwijać się we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Celem tego konkursu jest połączenie potencjału takich początkujących właśnie przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym również spółek Skarbu Państwa. Tak, w realizacji tego pilotażu zaangażowane będą akceleratory, które zostaną wyłonione przez PARP. Konkurs ma trwać od 15 lipca do 15 września tego roku i każdy program obejmuje wsparcie minimum 20 startupów. Takie młode firmy mogą otrzymać pomoc finansową do 250 tysięcy złotych i skorzystać z zasobów, które w formie opracowania testów własnych rozwiązań, dostęp do klasy mentorów, szanse na zdobycie doświadczenia oraz budowanie sieci kontaktów i pozyskać partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Również będą miały te startupy możliwość zwiększenia wiarygodności oraz promocji własnych marek i poszerzenia oczywiście grupy swoich klientów. Efektem tego pilotażowego programu ma być komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez firmy startupowe. Oczywiście ich produktów, usług, które będą jak gdyby przygotowane na potrzeby dużych przedsiębiorstw. Kwota jednego grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 milionów złotych. Czas trwania takiego projektu wynosi 15 miesięcy, a czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego to jest od 3 do 6 miesięcy. Rozwiązania opracowane są przez uczestników projektu i będą się musiały wpisać do działów krajowego, takich krajowych inteligentnych specjalizacji. Program ten będzie realizowany, i tu macie schemat, jak on będzie wyglądał, czyli będzie podzielony na trzy etapy. Najpierw jest skierowany największy program w Europie Środkowo-Wschodniej, wspierający startupy. Będzie dla kompleksowego zarządzania pakietem działań agresywnych do startupów lokalizacyjnych swój biznes, lokujących swój biznes w Polsce. Będzie się on składał z trzech etapów wsparcia. Pierwszym etapem będzie tak zwana inkubacja. Będą tutaj po prostu rozpoznawane, czyli identyfikacja konkretnych pomysłów, przedsiębiorstw. Oczywiście będzie to związane z rozwiązaniami innowacyjnymi. Przewidziana pula na ten etap wsparcia to jest 1,05 miliarda złotych. Drugim etapem jest akceleracja i to już jest jak gdyby taki wyższy poziom. Tutaj na tym etapie będą miały firmy startupowe możliwość dostępu do mentorów, do know-how, infrastruktury dużych korporacji oraz nowych klientów i rynków zbytu. Kwota na ten etap wsparcia to jest 35 milionów złotych. Potem jest następny, ostatni, to jest etap rozwój i tam jest zwiększenie skali działań, rozwój działalności badawczo-rozwojowej, uruchomienie produkcji masowej oraz wdrażanie własnych rozwiązań i kwota przewidziana na ten etap to jest 1,75 miliarda złotych. Drugim z takich programów, które ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
I on będzie trwał w terminie od 24 czerwca do 8 sierpnia. To jest program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w promocji marek produktowych Go to Brand. W ramach tego działania dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji w celu promowania swoich marek produktowych, własnych wyrobów i usług, które później mogą się stać ich markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych i promować marki polskiej gospodarki. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy małego lub średniego. Poziom dofinansowania to jest do 50% lub do 85%. Jest to forma pomocy de minimis. Projekt realizowany w mikro, makro i średnim przedsiębiorstwie musi się wpisywać w jedną z siedmiu branż, która jest wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki do dofinansowania. Ja tutaj podałam te wszystkie branże, więc tak, pierwsza to jest branża sprzętu medycznego, druga to jest branża kosmetyczna, branża IT, branża jachtów i łodzi rekreacyjnych, branża meblarska, branża usług prozdrowotnych i branża polskich specjalizacji żywnościowych. Informacje, które Państwu podaję, są takimi informacjami ogólnymi. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami tych informacji. Jest tam wiele cennych informacji, między innymi to, w jakiej formie wnioski można składać, bo na niektóre z tych programów wnioski są składane w formie elektronicznej. Ja tutaj tylko napisałam, kiedy się rozpoczynają nabory, kiedy kończą, natomiast na stronach jest jeszcze napisane, kiedy w tym momencie rozpoczyna się ogłoszenie dokładne, o której godzinie i na stronie w tym momencie jest już dostęp do takiej usługi. Następny moment to jest tak zwane potężne wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych małopolskich przedsiębiorstw, realizowane oczywiście z RPA Województwa Małopolskiego. To są projekty obejmujące wdrażanie, uwzględniające możliwość realizacji takich linii demonstracyjnych i pilotażowych i między innymi jest tutaj możliwość gotowania, uruchamiania pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. Nabór tych wniosków rozpoczyna się od 30 czerwca i trwa do 31 października. W procesie aplikacji o wsparcie ważny jest rodzaj pomocy, o którą ubiega się firma. Wnioskodawca musi bowiem przypisać poszczególnym kosztem właściwą pomoc. Pomoc może mieć charakter. Pierwsze to jest pomoc na projekty badawczo-rozwojowe i lub pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na wsparcie innowacyjności lub pomoc de minimis. W zależności od tego, na który charakter małe i średnie przedsiębiorstwo występuje o dotacje, to dla ich realizacji określono w konkursie minimalną wartość wydatków kwalifikowanych i wynosi ona 100 tysięcy złotych. Z kolei maksymalna wartość przedsięwzięcia, jaka może być dotowana, to jest kwota 25 milionów złotych. Projekty mogą składać przedsiębiorstwa, oczywiście zwłaszcza mikro, małe i średnie. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek cywilnych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.
Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów projektu uzależniony jest, tak jak już powiedziałam, od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu wnioskodawcy. Maksymalny całkowity poziom dotacji do wydatków kwalifikowanych wynosi nie niż. I tutaj są podane trzy jak gdyby, przypadki. Tak? Czy w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe, w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe i w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności. Tak jak powiedziałam na pierwszy ten przypadek, czyli w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe dla mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 70%. Dla średnich przedsiębiorstw kwota dofinansowania to jest 60% oraz pozostali beneficjenci to jest kwota 50%. W przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 45%, średnie przedsiębiorstwa 35% i pozostali beneficjenci 25%. Na studium wykonalności mikro i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać 70%, średnie przedsiębiorstwa 60%, a pozostali beneficjenci 50%. W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można wystąpić o zwiększenie nawet do 15% dofinansowania z Unii Europejskiej, z tym, że maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów zakładających efektywną współpracę i jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione, to tylko może wynosić do 80% takich kosztów. Jednym z programów jest również tak zwany program, który się nazywa Wakacje z infrastrukturą badania plus rozwój. Skierowany on jest do przedsiębiorstw realizujących projekty badawcze i firm, które chcą skupić się na poszerzeniu swojego zaplecza badawczo-rozwojowego. Te firmy mogą dostać bezzwrotne środki przewidziane właśnie na infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Tak się ten program nazywa. Pełna nazwa jego to brzmi RPO Województwo Małopolskie poddziałanie 1.2.2 i tak jak powiedziałam infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Wnioski będą przyjmowane od 30 czerwca do 31 sierpnia i wnioski te będą rozpatrywane pod kątem przedsiębiorstw, które mają na celu rozszerzenie dostępu do zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej. To jest infrastruktury niezbędnej do prowadzenia oczywiście prac badawczo-rozwojowych, w tym badania jakości wytwarzanych produktów czy proponowanych usług. Dofinansowanie to jest ukierunkowane na Instytut Inwestycje w Aparaturę Badawczą Naukową, która jest w tym momencie w tym programie zaliczana do środków trwałych. Wydatki można również ponieść na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzenia, inne składniki wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchamiania. Warunkiem otrzymania wsparcia i podstawą oceny będzie przedstawiony plan dotyczący prac badawczo-rozwojowych. Konkurs, tak jak powiedziałam już na wstępie, jest oczywiście skierowany do przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, ale także do konsorcjów przedsiębiorców z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. Między innymi w tym programie można dokonać laboratoria lub działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. Tutaj nie wskazano minimalnej wartości wydatków kwalifikacyjnych, co daje możliwość realizacji także niewielkich inwestycji. Ale jednocześnie wartość takich wydatków dla jednego projektu może wynieść maksymalnie 10 milionów złotych.
Z kolei dla przedsięwzięcia obejmującego inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach największą kwotę wydatków kwalifikowanych można uzyskać, to jest 25 milionów złotych. Będzie trwał do 20 stycznia 2017 roku. Ruszy taki program, który będzie realizowany oczywiście przez Polską Agencję Restrukturyzacji. I on się nazywa Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Oddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. To jest druga oś priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badania plus rozwój plus innowacje. Dofinansowane będą podlegać projekty dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, co wchodzą między innymi. Patenty, prawa ochrony wzornictwa, wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej w firmie doradczej albo realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wczesnym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu albo prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestru wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestru wzoru przemysłowego. W ramach tego konkursu o dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, i tu jest podział na województwo mazowieckie i wszystkie inne województwa, więc tak, na firmy zlokalizowane w województwie mazowieckim przeznaczono 4 miliardy 440 milionów złotych, natomiast lokalizowane w województwie innym niż mazowieckie to jest 45 miliardów 560 milionów złotych. Minimalne dofinansowanie do wartości kosztów kwalifikowanych projektów wynosi 10 tysięcy złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów wynosi 1 milion złotych. Z tym, że tutaj jest jeszcze taka możliwość dofinansowania, jak intensywności dofinansowania i wynosi na 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Poniżej będzie przedstawiony taki schemat, jak to mniej więcej się rozkłada. To jest tak, katalog kosztów kwalifikowanych. Podzielony jest na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej i realizację ochrony praw własności przemysłowej. W ramach tej ochrony koszty uzyskanej walidacji, tak, opłaty urzędowe, koszty usług zawodowego pełnomocnika, koszty tłumaczenia, koszty usług doradczych oraz usług wsparcia dotacji innowacji, koszt zakupu analiz ekspertów prawnych, ekonomicznych, marketingowych, technologicznych. Macie tutaj również podane następne jak gdyby kolumnie. Pierwsza na przykład ta koszty uzyskanej walidacji to jest maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Druga koszty usług doradczych oraz usług. Koszty usług doradczych oraz usług wsparcia dotacji innowacji to jest maksymalne wsparcie do 30%.
oraz koszt wstępnego, na przykład orzeczenia rzecznika patentowego, może być to w formie albo pomocy de minimis, albo maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych. Także koszty uzyskania otrzymania zabezpieczenia jest to pomoc w formie pomocy de minimis. Tutaj jeszcze jest jedno. Realizacja ochrony praw własności przemysłowej to są koszty obrony praw własności, w tym opłaty urzędowe, koszty usługi zawodowego pełnomocnika zwolnionego z prowadzenia postępowania, koszt tłumaczenia dokumentacji prowadzenia postępowania i koszt taki kwalifikowany to jest maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach szóstej osi priorytetowej dziedzictwo regionalne ogłosił taki konkurs działania 6.3 rozwój wewnętrznych potencjałów regionu i poddziałanie 6.3.2 wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Nadal mają trwać od 1 lipca tego roku do 31 października tego roku. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i związki stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe. W ramach tego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska znajdujące się na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i oceniony pozytywnie przez IZRPOWM. W ramach konkursu wsparcie podlegają przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w tym w szczególności w inwestycje ogólnodostępne na obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tych miejscowościach. Dodatkowo jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie i tym jest tutaj zawarta cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna, również drogi wewnętrzne. W ramach tego wsparcia maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania jednego projektu to jest 75%. Natomiast maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu to jest 8 miliardów złotych. Tak jak już przedtem powiedziałam, że one będą, te środki przeznaczone przede wszystkim na inwestycje ogólnodostępne obiekty, infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w tych miejscowościach. Tutaj wymienię te miejscowości, które jak gdyby są uwzględnione i są na tej liście, z której firmy dane mogą występować o dofinansowanie. I tak, jest to Krynica, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żygiewców i Sfaszowice, dzielnica miasta Krakowa. Jednym z ciekawszych takich programów, które ogłosił Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego, to jest poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora małego i średniego. Ma on trwać ten program od 27 czerwca do 2 sierpnia. Grupą docelową, czyli takimi ostatecznymi odbiorcami wsparcia,
W ramach tego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Mogą również w tym uczestniczyć, czyli firmy, z których dane kadry mogą się szkolić, to jest przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje pozarządowe. Polega to na rozwoju kompetencji kadr sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wsparciu dotyczące podnoszenia kompetencji, kwalifikacji kadr w ramach takiego, jak gdyby, podwyższenia poziomu kompetencji i finansowania usług rozwojowych. Tutaj jest dopuszczalny poziom dofinansowania, to jest 85%. W przypadku projektu, które oczywiście nie są objęte pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych zawiera się na poziomie projektu. Zbliżony program, i to jest realizowany przez Urząd Marszałkowski, też z RPO Małopolska, poddziałanie 6.3.3, to jest zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Termin tego konkursu będzie od 13 do 31 sierpnia tego roku. Na co ktoś może składać wnioski? Wspierane będą tutaj przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez budowę, rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, ale i tu jest właśnie jeden z takich zasadniczych warunków. One muszą się znajdować w otoczeniu jednym z niżej wymienionych zbiorników wodnych. Są to zbiorniki Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba, to jest Jezioro Mucharskie, Topczyckiego Jeziora, Czorsztyńskiego, Przylasku Ruszyckiego. Plany składają, to znaczy dotacje będą dofinansowywane, przekazywane przez gminy, natomiast pierwsze plany powinny złożyć gminy właśnie z otoczenia tych wyżej wymienionych zbiorników wodnych. Nie wiem, czy w gronie naszych klientów będzie osoba, która akurat spełnia warunek, że jest osobą prowadzącą działalność związaną z przemysłem chemicznym, ale akurat może się ktoś taki zdarzyć, więc ja tutaj wyszukałam też taki program, który się nazywa SynChem. Ogłosiło go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz firma SynHOS, spółka akcyjna, na dofinansowanie projektów w ramach wspólnego przedsięwzięcia SynChem. I to są wspierane badania naukowe i prace rozwojowe nad nową generacją produktów chemicznych. Wpisują się one w działanie 4.1, to są badania naukowe i prace rozwojowe, i oddziałamy 4.1.1 strategiczne programy badawcze dla gospodarki z ogólnopolskiego programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Trwać ten konkurs ma od 20 do czerwca, do 20 września tego roku i ubiegać się o wsparcie mogą konsorcja, w skład którego wchodzą dwie jednostki naukowe, konsorcja, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które się wpisują oczywiście w zakres tematyczny. I ten zakres tematyczny jest określony przez oczywiście przedsięwzięcia Synchem, czyli ten przedsiębiorstwo Synchem, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Synchem Spółka Akcyjna. Projekt, który się nie będzie wpisywał w ten rozwojowy, ten program rozwojowy eksperymentalnych prac, nie uzyska dofinansowania. Budżet, jaki przeznaczony został na ten cel, to jest na finansowanie projektów wynosi 30 milionów złotych, w tym 1. 15 milionów ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 15 milionów ze strony Synchem Spółka Akcyjna. To tak w ramach informacji, bo tak jak powiedziałam, nie wiem, czy znajdzie się akurat ktoś, kto będzie chciał z tego typu środków u nas skorzystać. Na tym chciałabym zakończyć to dzisiejsze wideo spotkanie i zaprosić Państwa do rozwiązania testu, który Państwu prześlę na pocztę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.